Buongiorno, buongiorno Napoli. Dzień dobry kochani, właśnie dolecieliśmy do Neapolu. Jest godzina 9:30 i przywitało nas piękne słoneczko. Mamy 17 stopni. Lot minął bardzo dobrze, także bierzemy samochód i jedziemy teraz do centrum. Pojechaliśmy do domu, cało i zdrowo. Jest tak gorąco, coś niesamowitego. Czas teraz... Giulietta, si si. Giulietta dopo. Volete vedere la surca moisiostra. Poczekaj. Dobra. Surca moisiostra, eccola qua, la signorina Giulia. La mia preferita, gin dobre, vitam. Cześć. Teraz będziemy szykować coś do jedzenia. Czas się odświeżyć, słuchajcie, rozpakować walizki, napić dobrej neapolitańskiej kawy, a myślę, że później polecimy do centrum, chcemy też podjechać na cmentarz do rodziców Massimo, także dzisiejszy dzień taki bardziej organizacyjny, a wieczorem widzimy się z połową famigii, czyli w połową rodziny. Giulia, che si mangia stasera? La zuppa di gozze. E che ci sta qua dentro? Polivo, le gozze, i lupini, i crostini. No, l'anguilla. I crostini, la fresella. La fresella. La fresella. Va bene, buon appetito. Dzień dobry kochani, w drugim dniu naszego świątecznego wyjazdu do Włoch. Wczoraj wieczorem padliśmy jak muchy, byliśmy totalnie wykończeni po kolacji, zmianą klimatu, no i przede wszystkim podróżą o bardzo wczesnej porze. Ale dzisiaj za to mamy kilka planów do zrealizowania. Za moment idziemy na pyszne włoskie śniadanko, no i oczywiście pierwszą dzisiejszą kawę. A później jedziemy do outletu, który znajduje się w Kazoli. Jeśli śledzicie moje vlogi, to mogliście już widzieć, że byliśmy tam przy okazji chyba wakacji, o ile się nie mylę. A dzisiaj jedziemy zrobić sobie świątecznego zajęcia. Dzień dobry, witam. Jesteśmy w Napoli teraz. Na wakacje. Tak, na wakacje. No właśnie. No i tak jak Massimo mówi, zaczynamy te nasze wakacje. Można by było powiedzieć, że dziś, czyli jedziemy na świąteczny shopping do outletu w Kazoli, a później może gdzieś skoczymy na jakąś pizzę, zobaczymy jak ten dzisiejszy dzień się potoczy. Także życzymy wam miłego oglądania dalszej części. Co? Outlet do Caserta. A Caserta, nie Kasoria. Masz rację. Brawo. Dziękuję za poprawkę. I miss you a bit.
Można powiedzieć, że zakupy się udały, ale pokażę Wam je dopiero w holu, czyli będzie oddzielny film na moim kanale. Zaparkowaliśmy autko i idziemy teraz coś zjeść. Czas najwyższy. Szybka zmiana planów, postanowiliśmy wziąć pizzę na wynos, no i patrzcie, patrzcie, moja to jest pepperoni, czyli pizza z papryką, tutaj mamy pizzę Giulie Ripieno, Antonio, to jest pizza margherita con bufala, mozzarella di bufala i to jest pizza fritta, specialità napoletana. Bravo. Wieczorem specjalność Danieli, patrzcie na to. Casatiello. 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 Casatiello di Pasqua, è tortano si dice, tortano. E ma fai vedere anche il resto che ci sta. Aspetta, no, aspetta, facciamo vedere prima. Ah. E noi mica vogliamo fare la figura dei poveri. Tada! Non esce bene la fetta. Non esce bene, come non esce bene? È troppo bella. Un'altra. Jeszcze jeden, słuchajcie. Napięcie rośnie. O, dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry. Włoska rzeczywistość. Ja właśnie dopijam poranną kawkę. Jest godzina 9. Neapol pomału budzi się do życia. Dzisiaj niestety pogoda nie za bardzo nam dopisuje. Zobaczcie. Przed nami wielkanocna niedziela. Zaczynamy nowy dzień. Daniela już od rana przygotowuje dzisiejszy świąteczny obiad i zobaczcie, to są właśnie przepiękne, prawdziwe, warte spróbowania karczochy, które już Daniela tutaj wypełniła pietruszką w środku i czosnkiem. No i będzie zapiekać w piekarniku z odrobiną oliwy, soli i pieprzu. Już nie mogę się doczekać, aż dzisiaj pokażę Wam, jak będą wyglądały. Zobaczcie. Ogromne. Ogromne i piękne. Kochani, a my teraz wybieramy się do kościoła na mszę, obowiązkowo, bo przecież mamy wielkanocną niedzielę, a później chcemy podjechać na spacerek w jedno z przepięknych miejsc tutaj w Neapolu, plus do tego kawa i cornetto. Także zabieramy Was ze sobą i życzymy miłego oglądania. Thank you.
Pokażemy wam, co już jest na stole. Giulia, poja prirekła. Są przygotowane karczochy, zobaczcie. A questa signorina. Alluminio di gas, alluminio di casa che diventerà sempre più intelligente. Non so lei. Non ti... Anita, la salute. Daniele che si calmano poco. E cane. Un po' sulla tavola e poi si va per tutta la casa. Vada. Kochanie, co teraz jesz? Questa si chiama la minestra. Il piatto tradizionale di Święta, di Pasqua. Va bene, smacznego. Dziękuję.